Jak co roku 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Również w całym powiecie dzierżoniowskim włączają się w akcję różne organizacje społeczne i ośrodki szkolno-wychowawcze. 1 kwietnia na dzierżoniowskim rynku odbył się happening z udziałem m.in. starosty oraz burmistrza Dzierżoniowa. Jako miasto, jako burmistrz zawsze będę się włączał w tego typu szczytne inicjatywy. Przypomnę, że miesiąc temu mieliśmy podobną imprezę związaną z obchodami Dnia osób chorych na depresję. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy oraz Stowarzyszenie Pomost zorganizowało dzisiaj ten happening w rynku, gdzie osoby właśnie podopieczni specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, osoby chore na autyzm uczestniczyły w tej imprezie. Wypuściliśmy balony, które symbolizują właśnie walkę z chorobą autystyczną. Natomiast faktycznie, tak jak pan redaktor zauważył, w ramach solidarności z tymi osobami chorymi nasz rynek, nasz ratusz będzie oświetlony przez 3 dni od dzisiaj aż do niedzieli na niebiesko i to jest taki symbol właśnie, że my wszyscy rozumiemy tą chorobę, rozumiemy te osoby chore i chcemy wspólnie pomagać im w tym trudnym okresie ich życia. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy jest otwarty na tego typu działanie. Do tej pory dzieci trafiały w różne miejsca. Chcielibyśmy też, żeby powiedzmy miały tutaj swoje miejsce w Dzierżoniowie. W piątkową kampanię na dzierżoniowskim rynku najbardziej zaangażowali się uczniowie i nauczyciele ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Trzeba pamiętać o tym, że autyzm nie jest chorobą. Jest to zespół zaburzeń, który występuje coraz częściej. Mamy w ośrodku szkolno-wychowawczym specjalnym właśnie dzieci ze spektrum autyzmu, jak również z innymi zaburzeniami, a w tym roku, znaczy w przyszłym roku szkolnym od września planujemy otworzyć klasę dla dzieci ze spektrum autyzmu, która będzie się zajmowała tylko i wyłącznie właśnie dzieciakami ze spektrum autyzmu. Jest coraz więcej dzieci z diagnozami ze spektrum autyzmu, a tym dzieciom jest naprawdę szczególnie trudno funkcjonować w społeczeństwie, więc myślę, że jeżeli ludzie poznają, jak te dzieci funkcjonują, będą lepiej patrzeć na te dzieci, będą im ułatwiać wejście w społeczeństwo, a tym dzieciom będzie po prostu lepiej i będą się czuły bezpiecznie. Serdecznie zapraszamy 6 kwietnia o godzinie 10 do sali gimnastycznej TPD wszystkich rodziców, którzy posiadają możliwość taką, żeby przyjść. I są to rodzice dzieci ze spektrum autyzmu. Będzie uroczyste wystąpienie dzieci, zakończenie tak jakby takiego naszego happeningu. I zapraszamy również rodziców, którzy jeszcze nie wiedzą, jaką drogę edukacyjną wybrać dla swojego dziecka, ponieważ od 11 rozpoczynają się w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dni otwarte. Państwa również zachęcamy do udziału w obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.